Okej, czyli tak, oficjalnie możemy rozpocząć streamek. Będziemy sobie grać dzisiaj w Uncharted Fortuna Drake'a. Jest to gra, którą pomyślałem, że jest hybrydą pomiędzy Detroit, ponieważ jest tu dosyć dużo ciekawej fabuły i jest w półkroku pomiędzy grą z otwartym światem, jaką miało być Watch Dogs. Watch Dogs mi nie podpasowało, więc usunąłem już. Natomiast Detroit nie będę grał jeszcze raz, bo po co? Więc gramy w Uncharted. Co jest fajne, mam wszystkie Uncharted'y kupione już. Czyli mam kupioną kolekcję Nathana Drake'a, czyli są trzy pierwsze części z Uncharted 1, Fortuna Drake'a, dwójka to była Pośród Złodziei i trójka to była... Co mówię? To znaczyło Deception? Drake's Deception? Trzecia część też jest, w każdym razie. Mam kupioną na osobnej wersji Uncharted 4, nawet nie mam pojęcia, jaki ma podtytuł, i Uncharted Zapomniane Opowieści, która jest częścią niby piątą, ale tak naprawdę to nie jest związana w ogóle z Nathanem Drake'em, więc zobaczymy. W każdym razie policzyłem sobie, że jeżeli przejdziemy wszystkie gry Uncharted do końca roku, to prawdopodobnie wyrobimy się z tym, żeby mieć do końca 2019 roku 19 gier ukończonych. To byłoby dumne, to byłoby piękne. Oczekiwanie na zawartość, oczekiwanie na zainstalowanie zawartości. Ciągłe gra na czas, niekoniecznie, kampania. Poziom trudności łatwy, no niekoniecznie. Zacząłbym takim normalnym, myślę, ale jeżeli okaże się, że strzelanie to będzie dla mnie za dużo, no to nie ostrzegam, będę mógł zmienić. Indiana Jones The Game. Coś w ten deseń. Indiana Jones The Game. Ja takie mam wrażenie, że to jest taki Indiana Jones trochę połączony z Larą Croft. Tak mi się wydaje. Ponieważ jest taki milutki jak Lara Croft, a jednak ma takie żarty trochę jak Indiana Jones. Bo Indiana Jones wydawał mi się taki bardziej chamski. Delikatnie. Sir Francis Drake. Jeżeli dobrze pamiętam Uncharted 1, to jest tu sporo motywów związanych z nazistami. Okej, w sam raz, że mieszkam w Niemczech, idealnie czuję się, że tak jestem w środku akcji jakby. Sir Francisa Drake'a, złożoną do morza ponad 400 lat temu. Jesteś pewien, że chcesz zbrukać szczątki swojego przodka tym czymś? Zbrukać, dobre. Czyli co? Wierzysz mi? Cóż, poszperałam w źródłach i wygląda na to, że Francis Drake nie miał dzieci. Źródła mogą się mylić. Na przykład nie da się zbrukać pustej trumny. Co tu jest grane? Jeżeli Indiana Jones i Lara Croft mieliby dziecko, to nazywałoby się Nathan Jones. Nie. Albo Nathan Jones Croft. Nie wiem, dlaczego Drake. Zmienimy nazwisko, bo co, bo rodziców nie kocha? No nie wiem. Przypominam, że podpisałeś umowę, Drake. Mam prawo to wszystko zobaczyć, wiesz? Przez chwilę nie mów nic. A może jest trochę chamski jak Indiana Jones w sumie? Dobra, co tu się dzieje? Coś w tym kurde jest. Piraci. Piraci? Tak. Tacy współcześni. Nie biorą więźniów. No przynajmniej mężczyzn. Zaraz, czekaj. O czym ty mówisz? A nie powinniśmy wezwać policji? No, świetny pomysł. Oczywiście, gdybyśmy mieli kwity. Na bycie tutaj. Co? Jak nie chcemy trafić do panamskiej ciupy, to musimy to jakoś załatwić. A co jest gorsze? Widać, nie byłaś nigdy w panamskim więzieniu. Poradzisz sobie z tym? Jak w aparacie, no, celujesz? No, wiesz co, Rewrax, może się trochę nie wyspałem dzisiaj. Po prostu wstałem, jak zawsze. Nie wiem, ja ten streamer zawsze wstaje idealnie po drzemce. A dzięki temu jestem idealnie wypoczęty. Teraz tak, na początek. Już widzę, że jednak gra jest za cicho. Myślę, że warto ją podgłosić, bo czemu by miała być za cicho, jak skoro może być za głośno.
jeszcze Piraci z Karaibów. Okej, okay, gra chyba nie ma żadnego autoloka, więc spodziewałbym się, że jeżeli da się zmienić poziom trudności, to prawdopodobnie prędzej czy później będziemy musieli to zrobić, bo ja kompletnie nie umiem strzelać w takie gry. No ale postaram się. Postaram się jakoś tak nie wyjść na kolejne, na zupełnego durnia. O Jezu, nie ma ser... W ogóle... O Jezu, jakie... W ogóle wsparcie nie ma. Na PS3 nikt nie wpadł na pomysł, żeby celownik jakiś automatyczny dołożyć. Kurde, Llama the Game. Ej, ej, ej. Llama the Game. O, ten co jak skoczył. Zadarłeś ze złym piratem? Można się bić w tej grze, woohoo! Kurde, się stęskniłem za tą grą, naprawdę. Trochę miałem wątpliwości, trochę się pilnowałem, żeby nie grać. A ta gra była taka fajna. Kurde, jaka ona była boska. Okej, okay, no powoli będę celował, nie? Będę starał się jakoś tak... Nie lamić za bardzo. A jak się w tej grze przeładowywało? Okej, okay, już wiem, nieważne. To jest R1 bodajże. No teraz lepsze, bo po polsku. To prawda, to prawda, to jest dużo lepsze. Cieszy mnie to, że udało mi się to zrobić. Bardzo fajnie, ale chociaż osobiście powiem, że widać rzeczywiście, że ta gra troszeczkę się już zestarzała, że to już to nie jest najnowszy tytuł, ale dalej ładny. Mówił mnie, gadaj więcej strzelać. Jeżeli tak, to boski tekst. A osobiście przyznam się, że skończyłem tylko jedynkę. Dwójka to była moja pierwsza gra na PlayStation 3, jaką miałem. Ale tylko jedynkę przeszedłem. Ponieważ dwójka nie udało mi się nigdy przejść finałowej walki z bossem w Uncharted 2. Jedynkę przeszedłem kiedyś stałą. Nawet chyba w ramach serii na YouTubie. Ale niestety... Niestety pamiętam, że jakiś miałem problem z nagrywaniem i nie udało mi się tego opublikować. Tak się tylko pogadam. Trzecią część grałem najmniej, powiem szczerze. Trzecią najmniej grałem. Zdarzyło mi się w trzecią grać, rzeczywiście miałem ją. Chociaż musiałem teraz odkupić i kupić nową wersję. Bo na PS3 oczywiście miałem wersję na PS3. Ale na te 3 nigdy nie ukończyłem, ponieważ za bardzo skupiłem się na graniu w koopie z moim znajomym, a za mało grania w fabułę. Cześć Koksu, siemanko. Jeżeli chodzi o czwórkę i... te zapomniane opowieści, czy jak to się nazywa, no to w tej części w ogóle nie grałem. To była jakaś nówka sztuka z zeszłego roku. Nawet kupiłem ją w miarę na premierę. Ale jak zwykle Mateusz powiedział sobie, okej, przejdę wszystkie po kolei, bo jestem taki kurde zarąbisty. No i czekały tak długo. Zabierajmy się stąd, zanim... Moja gamerska strona jest zbyt mocna i nie potrafię się przebić przez tą myśl, żeby... Zrobić coś, bo będzie popularne, może być popularne, a nie tylko dlatego, że chcę przejść wszystko. Myślę, że większe emocje są, kiedy przejdziesz po kolei wszystkie części, bo jakby poznajesz tych bohaterów. Chwilunia, czy to jest to, co myślę? No, dziennik Drake'a. Sfingował śmierć, jak przypuszczałem, Sally. Całodzienny dodatek do twórki. No coś ten deseń. Ja wiem, że to nie jest Nathan Drake już. Ale... To chyba należy do pana. Dalej zawsze ci sami bohaterowie mniej więcej. Albo ten świat. Mam nadzieję, że coś tam jest do podobnego w ogóle. Słuchaj, gdy Drake wpłynął na Pacyfik, wziął Hiszpanów z zaskoczenia. Przejął ich statki, mapy, listy, rozumiesz, dzienniki, a wszystko, wyobraź sobie, spisał w tej książeczce. Aha, czyli... Ale
Jak wrócił do Anglii, królowa Elżbieta skonfiskowała mapy i dzienniki, łącznie z tym. Co ja mogę wam obiecać? Że jeżeli nic się nie spieprzy z moim internetem, a nie odwali się coś innego, no to przejdę prawdopodobnie w najbliższe 2-3 tygodnie tyle, ile się da tego Uncharted. Dopóki nie pojadę na urlop, postaram się przejść maksymalnie dużo, jak się da. Więc jest szansa, że ukończymy bardzo dużo Unchartedów. Przejdę do rzeczy dla ciebie. Siema, plewi, witam. No? To cholerne Eldorado. No, szukał nie byle czego. Napisał więcej? No, nagle cię to interesuje. Tak. Niestety, przykro mi bardzo. Brak ostatniej strony. Mówię ci, Sally. To jest to. Nasza wielka szansa. Tak. Ale mamy tutaj mały problem. Tak, mówię, przecież wybuchła. Na dnie. Nie, przecież pokryje to polisa, tak? A. Nie, kamera przetrwała, nie martw się o nią. Jest na chodzie. No co ty, potrafi o siebie zadbać. Sam widziałem. Dobrze, idź i powiedz jej, jak chcesz, że właśnie znaleźliśmy złote miasto. Wszystko wypaplę swojemu producentowi. Daj spok. Nate, ufasz mi? Znając życie, będzie wszystko dobrze. Ja wierzę w to, że będzie wszystko dobrze. Jeżeli nagrywarka mi się zjebie, no kupię nową, życie. Jeśli jej nie pogonimy i to tak. Kupię po prostu nową, tą, którą chcę kupić do nowego komputera, tylko kupię po prostu wcześniej. Mam nadzieję, że w moim komputerze starym się od teraz tym, co mam, mi się odpali. Znaczy, coraz bardziej mnie kusi, żeby po prostu kupić. Żeby po prostu zamówić. Wyjebane, mam już gotowy koszyk od jakiegoś czasu, po prostu kliknąć kup i tyle, i przyjdzie. Nie, wcale im nie ufam, okej? Okay? Dlatego muszę... Ale cały czas się wstrzymuję, że póki nie mam podpisanej umowy na internet, to wolę nie zamawiać tak w ciemno, bo później bez internetu i tak mi komputer niepotrzebny. Ale kusi mnie, żeby po prostu kliknąć kup i po prostu przyjdzie i tyle. Dwa monitory, ale... O mój Boże, ten komputer będzie boski, on streamował w 2K. O mój Boże, ale będzie się działo. O Jezu, jak ja się rozmarzyłem. O, czekaj. Zwolnij, młody. W końcu przejdę w XXI wiek. Ale na tę barmankę w Limie nie byłeś za stary, co? Ha, to było coś innego. Choć przyznaję, równie wycieńczającego. Weź się w garść, dziadku. Zaraz będziemy na miejscu. A właśnie przypomniało mi się. Opowiadałem ci o tym, jak sprzedałem fałszywe XVI-wieczne Santo Escobarowi. Ryzykowne posunięcie. Ale zanim się połapał, byłem już dawno. Nej, czy ty mnie w ogóle słuchasz? Spijam każde słowo. Po co ja się produkuję? Ej, ja się chwalę, a mój komputer jest... Tak gdzieś 5- albo 6-letni komputer, no co ty? Ja też wcale nie mam jakiegoś super komputera. Teraz planuję wydać fortunę. No, przyznaję się, teraz planuję kupić komputer za fortunę. Ale to nie jest w ramach chwalenia się, tylko po prostu bardziej jarania się nową jakością, bo kupowanie, wydawanie pieniędzy to jest łatwizna. W tych czasach ludzie dostają pożyczki i kredyty za nic, nie mając niemalże dochodu. To, że ja kupię sobie komputer, to nie jest żaden wyczyn. Każdy może to zrobić. Pytanie brzmi, jaki każdy ma priorytet i tyle. Dla mnie priorytetem jest to, żeby rozwijać się w pasji. Spędzam przy komputerze dużo czasu i chcę, żeby to było komfortowe. I po prostu się tym jaram. A pieniądze? Nic w tych czasach dziwnego. Przynajmniej Wiedźmina 3 przeszedłem. O kurde, ja też przeszedłem. Niedawno. Przechodziłem go chyba ze 4 lata. Ale udało się. Więc to nie jest tak, że ja się chwalę, po prostu ile w końcu dajesz za kompa? Ogólnie mój koszyk ze wszystkim. Komputer, monitory, karta do zgrywania obrazu, wiesz, myszka, klawiatura, wszyściutko po prostu, co jest do komputera potrzebne. Zamknąłem się w 25 tysiącach. Znaczy, są wahania są dosyć duże, bo zależy, czy są promocje, czy nie, ale tak gdzieś 24-25 tysięcy za wszystko. I teraz cały czas się waham, czy kliknąć kup, czy nie. GPS mówi, że to tutaj. I streamy w 2K nadchodzą. O ile oczywiście internet mi podłączą w końcu. Tu nie
Bo mam mieć internet 250 megabitów, to w końcu będzie się działo coś porządnego. Ochłoń sali, spokojnie. A na samego kompa bez dodatków? Chyba 17. 16 albo 17 za sam komputer bez niczego. Musielibyśmy spojrzeć na mój koszyk, ale... Nie chce mi się tego za bardzo oglądać teraz. Czuję się, jakbyśmy szukali... Znaczy 6 tysięcy to jest dużo, ej. Nie, refraks. 6 tysięcy to jest dużo. Ja kupuję komputer z kosmosu. I nikt mi nie patrzy na ten komputer i mówi, że ja potrzebuję ten komputer. Nie, nie potrzebuję. Ja to kupuję z przyzwoitości... Nie z przyzwoitości, tfu. Ja to kupuję z bycia rozpuszczonym bachorem, tylko że pracującym. I tyle. Jeżeli ktoś mi powie, że ten komputer, co ja kupuję, potrzebuje, to ja powiem nie, ja wiem, że nie potrzebuję, ale ja wiem, że chcę i tyle, i kupuję po prostu. To jest prawdopodobnie ostatnia szansa w moim życiu, kiedy będę mógł kupić tak drogi komputer. Ostatnia. Więc po prostu to robię. Następne moje wydatki to prawdopodobnie będzie mieszkanie, dom, będzie samochód, pewnie będzie jakaś rodzina, dziecko, wiadomo. Takie życie, daily stuff. Więc to jest moja ostatnia okazja, żeby kupić coś bez sensu. I właśnie to robię. Więc w żadnym wypadku. 6 tysięcy to jest dużo. Uwierz mi, 6 tysięcy to jest wystarczająca suma, żeby zrobić wszystko. Ja kupuję za tyle, ponieważ jestem popierdolony. I żaden argument nie wyjaśni mojego zakupu. Minecraft z 200 modami, dokładnie. Bo ja po tylu latach w końcu chcę, żeby mój jebany Minecraft odpalił się w normalnych FPS-ach. A co dziewczyna mówi na to? Jeszcze nie. Mówi na to, że mnie wspiera, ale... ale też jest zaskoczona tą kwotą. Znaczy ogólnie nie. Ogólnie mam takie założenie, że... To jest nasz czas. Nasz czas na taki... Pierwszy czas, kiedy mieszkamy sami, inwestujemy w swoje rzeczy sami i po prostu to jest nasz czas zachcianek. Bo wiemy, że później takiej okazji nie będzie. Brzmi głucho. Musimy się jakoś przebić. Więc wspiera mnie. W żadnym wypadku nie mogę powiedzieć, że nie. Chociaż też jest poruszona tą kwotą. Wspiera, ale nie finansowo. Znaczy, ogólnie sprawa wygląda tak. No, że to jest mój zakup, więc... Oj. Więc mimo wszystko ja kupuję, nie? Nie będę mówił, że ona kupuje, bo nie. Ale jeżeli się okazało, że potrzebuje pieniędzy i jej ma mi dołożyć, no to mi dołoży, nie? Ale wolałbym tego uniknąć. Wolę sam kupić po prostu, no bo jednak wiesz, jak to jest. Ale jeżeli by mi zabrakło, to na pewno by mi dołożyła, no to też nie mówię, że nie, bo na pewno by dołożyła. Natomiast moim planem jest to, żeby zobaczyć, żeby sprawdzić, czy taki komputer robi różnicę, czy mając idealny sprzęt do streamowania i móc to robić mega wygodnie, czy to wpłynie na to, żeby stream się rozwijał. Czy da się kupić pieniędzmi, sprzętem, backupem, czy tam jak to się nazywa, nie backupem, tylko backendem, stworzyć wyższą jakość streamów i czy to taka duża przewaga jest? Ja podejrzewam, że nie, ale zobaczymy. Jestem ciekawy. Na pewno chcę to sprawdzić. Poza tym ja jestem dosyć taki, że lubię rzeczy sprawdzać. Lubię kupić coś drogiego, żeby zobaczyć, czy się opłaca takie rzeczy kupować. Tak na przykład zrobiłem z iPhone'em, którego stałem się fanem, bo telefony mega polubiłem, iPhone'owe. Super przyjemne. A na początku też kupiłem tak sceptycznie, byle żeby przetestować. Właśnie Revrax myślałem, żeby pograć w Nier Automata. Bardzo mnie podoba, bardzo mnie interesuje ten tytuł. Ale póki nie będzie polskiej wersji, to myślę, że bez sensu. Nie tego się spodziewałeś. Tak. I gdzie to przeklęte złoto? A pewnie zrabowano je wieki temu. Wredny cholerny Angol. Nie, to nie Drake. Zobacz na to. Hiszpanie dotarli tu przed nim. Odbiło ci sali? Nate, nie interesuje mnie cynowy szmelc. Siedzę po uszy w długach. Liczyłem na tę akcję. Szalało się po knajpach w Limie, co? Zgadłeś. Jeszcze kilka złych interesów. Zawsze ci mówiłem, żebyś unikał złych ludzi. Niby ten, czytałem na Grey po polsku, że Nier Automata ma jakieś problemy z softwarem, żeby dostać się do napisów jest ciężko. No ale liczę na to, że się zabiorą za to i po prostu to zrobią. Chciałbym w to wierzyć, ponieważ wiem, że
że to gra jest warta. Warta tego, żeby ją spolszczyć. Myślę, że byłoby przyjemnie. A jak nie, no to kiedyś się zbiorę, żeby zrobić serię po angielsku i napisać napisy do niej w całości. Wiem, że to jest dużo, dużo pracy, ale kiedyś się zbiorę, żeby to zrobić. Na razie prowadzę Xenoblade Chronicles 2 z napisami. Nie jestem idealnym tłumaczem, bo robię to po nocach, więc to nie jest zbyt jest idealna jakość. No ale dla kogoś, kto nie zna angielskiego, to jest zawsze jakiś kontekst fabularny. Właśnie słyszałem o tym, że trzeba ją przejść kilka razy, żeby poznać fabułę. Rzeczywiście, rzeczywiście. Nie wiem, na czym to do końca polega, więc... Znaczy, wolałbym, żebyś nie spoilerował ewentualnych konsekwencji, ponieważ myślę, że warto tą grę na ślepo grać. Dlatego nie wiem nic o niej, oprócz takich zupełnie podstawowych informacji. Mam wrażenie, że to jest gra warta tego, żeby kiedyś do niej podejść. Tam chyba stoi beczka z prochem. Dobry pomysł. Już dobry pomysł. Dlaczego ty się sam kościół chwalisz? What? Powiem szczerze, że Uncharted to bardzo fajna seria. Według mnie Uncharted to jest jedna z najlepszych serii. Szkoda, że niezbyt taka... Jakby to powiedzieć... Znaczy ona była głośna zawsze, taka dosyć szumnie przyjmowana jako jedna z do lepszych gier, ale nie sprzedawała się nigdy na tyle dobrze, żeby powiedzieć, że to jest jakiś hit sprzedażowy. Raczej nie. Daj, ja to zrobię. Raczej normalnie wygląda to w ten sposób, że mimo, że ta gra utrzymuje się bardzo wysoko w topce, to zazwyczaj nie jest jakimś super sprzedażowym hitem. Niestety, a szkoda, bo... Ja przytrzymam, a ty podłóż coś z drugiej strony. Myślę, że warto byłoby, żeby taka seria się rozwijała dobrze, bo ponieważ ja jestem... Dobra, jestem mega fanem gier single player. Szybko, Sally! Mało brakowało. Może znajdziemy... Wiem, że na pewno Nier Automata jest jakaś taka... z jakimiś podtekstami seksualnymi, bo często jakoś tak widzę po internecie jakieś takie, wiesz, takie dwuznaczne komentarze związane z bohaterką z tej gry. Wygląda znajomo. Drake chyba wspominał... Nic nie wiem na ten temat, ale często mi się ten motyw rzuca. Wydaje mi się, że to nie bez powodu, ponieważ zazwyczaj internet bardzo szumnie reaguje na takie motywy. Albo kaganek. Spróbuj to zapalić. Co, nagle moje cygaro okazało się przydatne, tak? Spróbuj to zapalić? Ale po co? Ciekawostki. Zresztą mnie to zadziwiało w tych grach Uncharted podobne i tak zwane Indiana Jones podobne, że tam są takie dziwne mechanizmy, które oni zawsze na końcu rozwalają, ale zawsze kiedy pierwszy raz tu przychodzą, to zawsze działają. Dziwne to jest.